Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, czyli rondo, kiedy nie ma dodatkowych znaków mówiących o pierwszeństwie, jest zwykłym skrzyżowaniem równorzędnym, gdzie ruch odbywa się naokoło wysepki. W takiej sytuacji ustępujemy pojazdom, które nadjeżdżają ze strony prawej. Jeżeli to są tramwaje, czyli pojazdy szynowe, to bez względu na to, z której strony one nadjeżdżają, również musimy je przepuścić. Także na takim skrzyżowaniu o ruchu okrężnym pojazd wjeżdżający na to skrzyżowanie ustępuje pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża ze strony prawej. Tutaj dodatkowo, jeżeli jest to tramwaj, to i tak należałoby go przepuścić. Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, który jest tramwajem znajdującym się już na tym rondzie, no bo jakby nie patrzeć, trzeba jako tramwaj go przepuścić. No i ma pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z lewej strony pojazdu, które wjeżdża na to rondo.